Wszystkie strony świata w Radiu Katowice. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jako, że jesteśmy właściwie, tak jakbym, znaczy jeszcze w wielkim poście, ale już tak jedną nogą w świętach Wielkanocy. Stąd też obecność mojego gościa, a moim gościem jest brateł Zebiusz Skorupa szef, redaktor naczelny <noise> Franciszkańskiego Centrum Medialnego w Panewnikach. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pokój, dobro. Bardzo serdecznie pozdrawiam pana redaktora, wszystkich Właśnie, słuchaczy. jak umawialiśmy się, próbowałem ustalić, czy mówić do brata ojcze, czy też bracie. Ustaliliśmy, że lepiej będzie po chrześcijańsku bracie, braciom, że tak bracie jest. redaktorze, prawda? Czyli Świec. brat może mówić do mnie bracie redaktorze. Więc... Bałem się, że wybrzmi bracie dyrektorze, ale całe szczęście jest... <głos> 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 dziękuję. Nie. Ale brat pięknie zaczął od tego Franciszkańskiego pozdrowienia, pokój Dobro, pozwolę sobie na odrobinę prywaty, ponieważ tak się składa, że ja troszkę wyrosłem przy kościele akurat ojców franciszkanów, i do dzisiaj tam rosnę. Zresztą szczęśliwie tak się składa, czyli że mieszkam w tym samym miejscu, w którym wyrosłem. I jakoś tak ojcowie franciszkanie jawią mi się jako zakonnicy, że osoby duchowne o dość dużym poczuciu humoru i dystansie do siebie po prostu. Pamiętam, jak kiedyś pozdrowiłem takiego brata, właśnie tym franciszkańskim. Pozdrowieniem, pokój i dobro, on mi odpowiedział ogniem i mieczem. To podobno jest dość takie znane w kuluarach. Uśmiecham się od razu, ponieważ tych odpowiedzi na to franciszkańskie zawołanie pokój i dobro jest dużo jest gęsto więc można wybrać sobie przeróżne. E, takim głównym, wydaje się, to jest to pozdrowienie też e, Franciszka, które polecił, niech panom da życie pokojem. Tak, też Podajemy piękne. Dobro. E, też szedł kiedyś przez miasto i witał ludzi słowami, dzień dobry, dobrzy ludzie, jeśli dobrze pamiętam, witam dobrych ludzi. E, no właśnie, bo przecież ludzie z założenia i z natury swej rzeczy są dobrzy tak naprawdę, a potem... Bo Pan Bóg jest dobry. A potem kultura robi swoje i troszkę ten dobroć w ludziach psuje. Tak jest. Mm, Zacząłem tak troszkę właśnie od tego poczucia humoru, które jest potrzebne, i tu zrobi się teraz troszkę poważnie, no bo ono jest potrzebne, żeby odjąć troszkę kościołowi pewnej posępności, którą albo się mu dorabia, albo on zyskuje, to też się wiąże troszkę z wielkim postem, bo tak mi się wydaje, że. Ludzie postrzegają ten czas wielkiego postu, oczekiwania, jako taki czas właśnie posępności, umartwiania się, cierpienia. Chciałem się brata zapytać, jako osoba, powiedzmy, że będę występował jako kompletny laik, zresztą takim jestem, okay. prawda? Po co w ogóle jest ten wielki post? Umartwienie? Czy to właśnie nie czyni nie? chrześcijaństwa niemodnym? Dlaczego Bóg chce, żebyśmy byli niemodni? Bardzo się cieszę z tego pytania, ponieważ sam dostrzegam w sobie dorastanie do odkrywania. Wielkiego postu, jako rzeczywistości, która ma nas zbliżać do Pana Boga i ma być właśnie powodem radości tego, że zbliżam się do Pana Boga i odkrywam samego siebie. Sam się złapałem na tym, że wiele razy, kiedy odprawiałem Przeświętą W środę Popielcową, to i samego siebie, i moich braci, i wiernych zachęcałem do tego szczególnego czasu pokuty i umartwiania. I, I to nawet taką tonacją głosu często e, tak mocno podkreślałem, e, ale sam dorastam do tego, że, że Wielki Post jest zupełnie inną rzeczywistością. E, nie jest tylko tą ciemną stroną, ciemną kartą, ale pomaga mi owszem odkrywać to, co ciemne we mnie. E, ja przez umartwiania w żaden sposób e, te cielesne e, nie chcę się upodobać, upodobnić Panu Bogu jakoś specjalnie. Mhm. E, on tego nie potrzebuje ode mnie. Więc sam odkrywam to, że, że wielki post z tym wszystkim, co widzimy, czego doświadczamy, jest zupełnie inną rzeczywistością niż my to często też mówimy, chcemy przeżywać. Wielki post prowadzi nas do radości. Kropka i tu moglibyśmy zakończyć. No moglibyśmy, tylko że w takim rozumieniu zwykłym, bo w rozumieniu osoby. Duchowej, gdzieś tam troszkę ocierającej się, albo nie wiem, stawiającej sobie mistycyzm, powiedzmy gdzieś tam wyżej, niż tą przyziemność. To jest bardziej oczywiste, nie? Natomiast dla takiego zwykłego człowieka, to człowiek sobie zada pytanie, tak zupełnie po ludzku, co fajnego jest, co to znaczy, że cierpienie to może być moje bogactwo, nie? No bo to jest jakaś forma cierpienia, umartwiania się, nie? Krótko mówiąc, no właśnie wciąż pytam, po co, nie? Oprócz tego, że to gdzieś tam pewnie może pozwala nam zajrzeć w głąb siebie, skłaniać do jakiejś refleksji. Człowiek głodny może rzeczywiście jest bardziej wyczulony, nie tylko na siebie, ale też może i na to, co jest dookoła. Bardzo się cieszę w ogóle, że wspólnota Kościoła, którą tworzymy, w której się rozwijamy, jest wspólnotą bardzo zróżnicowaną. Cieszę się, że już coraz bardziej odchodzimy od takiej postawy szeroko rozumianego klerykalizmu, gdzie my wam powiemy. A odchodzimy? Daj Boże, i małymi krokami, ale odchodzimy. Może nie tak drastycznie, jakbyśmy chcieli, mhm. ale, ale odchodzimy. Dlatego w kościele, jako we wspólnocie, czy to parafialnej, czy w tych grupach formacyjnych, przeróżnych, Naprawdę jest bardzo dużo ludzi świadomych. Coraz częściej zaczynam mówić o tym, samemu sobie uświadamiać i przypominać, i zaczynam mniej używać takiego określenia, właśnie jak, jak zwykły katolik. Czy my, duchowieństwo, i Wam powiemy zwykłym katolikom, prostym ludziom, boję się tego. Nie chcę w taki sposób mówić, bo jest bardzo dużo świadomych chrześcijan-katolików. W takim świadomym i zdrowym przeżywaniu swojej wiary, mhm. chrześcijaństwa, jest wielu takich, którzy odkrywając potrzebę dojrzewania do, do pełni życia chrześcijańskiego, wyciągają z każdego roku liturgicznego naprawdę perełki. I wielki post, który, który przeżywamy, będzie nas skłaniał do, do refleksji, będzie nas skłaniał do tego, żeby stawiać sobie wymagania. Stawiać sobie postanowienia po to, żeby wyćwiczyć samego siebie. Jest to pewien czas motywacji, aczkolwiek sam nie lubię motywowania, bo często widzę tego, ten czas motywacji w jakiejkolwiek przestrzeni życia jako taką zapałkę odpaloną i tylko przełożę z palca do palca, żeby, żeby ją spalić całą, i to jest chwila czasu. Potrzebujemy dyscypliny, takiego zdrowego nawyku który pokaże nam, że ja się rozwinąłem. Stąd też rok w rok kiedy przeżywamy te same wydarzenia. Wielki post, zmartwychwstanie, okres zwykły, adwent, Boże Narodzenie. Możemy wpaść w takie błędne koło. A cykliczność ma nam pokazać obraz śruby, która kręcąc się wokół własnej osi, ona cały czas idzie do przodu. To albo, się też dokręca. Do, albo też dokręca. Albo się dokręca. Mhm. I takie rozumienie Wielkiego Postu jako mojej bardzo konkretnej postawy, takiego dokręcania nawet jest zdrowe. Ja przez praktyki wielkopostne, nie chcę mówić pokutne, ale wielkopostne, mam sprawdzić samego siebie. Mam zobaczyć swoje braki, niedociągnięcia, a przez to też mam udoskonalić to, co może no, jest zaniedbane. Sprzyja w tym, w cudzysłowie, no, słabość i grzeszność człowieka. Bo tego chce się pozbywać, to chcę w jakiś sposób ujarzmić. Znowu. Nie po to, żeby dać jakikolwiek wyraz e, Panu Bogu, żeby mnie bardziej pokochał, no bo nie ma szans. Bóg, który spełnią miłości. E, Już nie może tego, jakby, zrobić bardziej, kropka, jasne. Mhm. Kropka. Mhm. Stąd też ja chcę, ja chcę się uradować tym, że zrobiłem kolejny krok do przodu, że ja zbliżyłem się do Pana Boga. Przypomina mi się ten polski film e, zatytułowany Tylko mnie kochaj. Mhm. Ta wspaniała scena, kiedy. Taka prosta romantyczna komedia zdawała się. Kapitalna. Mała dziewczynka przychodzi do, do swojego ojca i mówi: Jestem twoją córką. Parafrazując, on mówi: Co mogę dla ciebie zrobić? Nie było mnie przy tobie. W jaki sposób mogę wynagrodzić ci hmm. moją nieobecność? Ona mówi: Nic nie musisz, tylko mnie kochaj. I. I, to I, co to, dobrze. I co to znaczy, bracie? Co to znaczy Pan tylko Bóg... mnie kochaj? Bo to jakby łatwo powiedzieć, a tak. to jest kolejny, bo moglibyśmy tę rozmowę prowadzić i nie starczyłoby czasu. Tak. Bo co to znaczy tylko mnie kochaj? Pan nie? Bóg mówi, podejmuj jakiekolwiek postanowienia chcesz. Mówi chcesz, to narzucaj na siebie, ile chcesz. Ale pamiętaj, jakby przez to umartwienie, przez te postanowienia, żebyś nie zgubił głównego celu: mojej miłości do Ciebie którą chcę, żebyś odwzajemnił. A, okay. Żebyś odwzajemnił mi. Często w tych postanowieniach możemy się zgubić, bo my chcemy... No... no właśnie, bo dla zwykłego człowieka teraz, jak ktoś taki, powiedzmy, załóżmy niewierzący, nie? Usłyszy coś takiego, że Pan Bóg mówi, że przez umartwienia chce, żebyś mi odwzajemnił moją miłość... To wie brat, to się nie trzyma Jasne. kupy trochę, nie? Zdecydowanie, <gry> to, jest, zdecydowanie to, przekracza... to nie jest, nie mm -hmm. jest masochizm. Mm -hmm. To nie może być masochizm. W taką stronę nie idziemy. Cierpiętnictwa. Mm -hmm. Absolutnie nie. Aczkolwiek często wiele to kosztuje. Stąd też ma być to bardzo konkretny trening. No właśnie, bo to jest to trochę mylne postrzeganie, tak mi się wydaje, nie? Że ludzie tak sobie myślą, al, znaczy tak, z jednej strony, albo są te takie dziecięce postanowienia wielkopostne typu, a nie będę jadł słodyczy, a odmówię sobie tego, nie, wiem, nie będę palił fajek, pił alkoholu i tak dalej, Z drugiej strony mamy przykłady tam ze średniowiecza wzięte włosienica, samobiczowanie i tak dalej. Natomiast, bo mnie się wydaje, że to chyba właśnie nie, 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 nie tu jest klu i sedno. Nie? Tylko właśnie gdzie? Ale zobaczmy nawet ten, ten przysłowiowy, drobny słodycz. Ten, ten cukierek. Często mówimy o tym, że to, to jest praktyka dla dzieci: mhm. jakiegoś postu. No ale z drugiej strony, ja widzę po sobie, który do małej espresso. No aż grzech nie skorzystać z małego cukierka czy ciastka. No. Chcę się. Przez to odkładanie sobie mam ćwiczyć swoją wolę. Więc pokazywanie tego małego cukierka, tej małej słodyczy, rezygnowanie z tego, ma pokazywać mi, w, jakim, w jakiej kondycji jest moja wola. A ja wolą poznaję Pana Boga. A, no i teraz jakby mówimy do rzeczy, czyli hmm. post hartuje po prostu. Post, krótko mówiąc, hartuje Siu, oczywiście, naszą że... wolną ta, ta. wolę, bo przecież my, jeżeli tę miłość odzajemniamy, to tylko i wyłącznie w pełnej wolności. To znaczy, przecież, bo to ja tak chcę, a nie dlatego, że ktoś mi każe. Chyba od tego należałoby zacząć. Nie? Tak mi się wydaje. Całe szczęście doszliśmy do tego. <laughs> Troszkę naokoło, ale jesteśmy. No dobrze, ale z drugiej strony, drogi bracie Jezuzebiuszu, czy obserwując na przykład, no przecież, brat, odprawiam sze, prawda? Tak. E, obserwując to, co się dzieje w kościele, spowiadając też i tak dalej, rozmawiając z różnymi wiernymi, e, no funkcjonujemy trochę w takiej rzeczywistości e, chrześcijan. To znaczy tak to jest ładnie napisane i tych zimnych, i tych gorących, i obawiam się, że niestety w tej ogromnej liczbie letnich, którzy na przykład pewnego rodzaju obrządkowość i tradycję przedkładają na istotę rzeczy. Dlatego mówię o tym, bo jak na przykład człowiek wybierze się w środę popielcową do kościoła, to ma się wrażenie, że po prostu żyjemy w kraju, niemalże 90% ludzi jest praktykujących, nie? Jak się człowiek wybierze poświęcić pokarmy w Wielką Sobotę? Ta sama sytuacja, nie? Tylko, że potem przychodzi niedziela zwykła nawet, jeszcze żeby znaczy jeszcze żeby tam y, y, dzień powszedni, co pominam, ale w niedzielę, nie? To tych ludzi jest tak z, z czasami z 70% mniej niż w te dni, które wymieniłem. Skąd to jest, nie? Wczoraj ze współbraćmi rozmawiałem, y, obserwując też pogodę, jaka ma być w najbliższych dniach. I jednogłośnie stwierdziliśmy, że w sobotę będą tłumy, bo ma być ciepło. Mm -hmm. Więc. Y, Na święceniu pokażę. Poświęcić jajeczko, jak to tak, mówią. Wybrać mm -hmm. się z koszyczkiem. Y, nie chcę ujmować w żaden sposób y, tradycji, zwyczajom. Nie, bo to jest piękne, nie? Tak, Jakby to te piękne. tradycje, są tożsamością kulturową naszą, to też jest ważne. Tak. Nie? Ten obraz, który pan redaktor przywołał, on jest wyrazem czegoś. Znaczy, Trzeba... nie, bo jeszcze hmm. przepraszam, że bratuję do słowo. Bo, bo z drugiej strony tak sobie człowiek myśli, że no okej, okay, dobra, przyszli ci ludzie, bo, bo tak obyczaj i obrządek każe, na przykład posypać tę głowę popiołkiem, nie? A z drugiej strony, jak się, przynajmniej ja mam taką refleksję i, i obserwację, że jak się popatrzy w twarze tych ludzi, to jakaś część tych twarzy wcale nie jest pusta, nie? Tak. My możemy sobie teraz gdybać i dokonywać, nie daj Boże, oceny tych, którzy przychodzą w te dni. Natomiast dobrze byłoby porozmawiać z jedną, drugą osobą, dlaczego akurat wybierasz się w tym dniu. Czy to jest dla ciebie nakazem, czy to jest dla ciebie obowiązkiem, czy to wypływa z jakiejś głębszej potrzeby. I myślę, że początek Wielkiego Postu, środa popielcowa i ten, ten piękny gest posypania głów popiołem, no. Nie chcę mówić dla wielu, ale dla, dla znacznej części wiernych jest bardzo wymowny. Wystarczy spojrzeć w historię w ogóle Wielkiego Postu, chrześcijaństwa. To, co my przeżywamy w, Wiel w środę popielcową, było praktycznie pod koniec Wielkiego Postu. Mhm. To był czas, kiedy po przygotowaniu kandydatów, katechumenów do Chrztu Świętego w Wigilię Paschalną, takim zwieńczeniem było. Stawienie się wszystkich pokutników wiernych, którzy już byli ochrzczeni w geście uniżenia, w geście, no właśnie, takiego. Mówimy o początkach chrześcijaństwa. Tak. Mhm. Myśmy to przenieśli. Mówią myśmy lata hmm, temu. Hmm. Myśmy to przenieśli na początek, ponieważ hmm. zmienił się też cykl przygotowania do chrztu. No do ale to nie wynika do... też z Ewangelii, gdzie Jezus przecież przed swoją początkiem, że zanim wychodzi do ludzi głosić, tak, jakby mówiąc znowu z laickiego punktu widzenia, zanim wychodzi ze swoją misją, to tak. najpierw właśnie przecież idzie na pustynię pościć przez 40 dni, żeby pewnie zahartować się jak. Oczywiście, nie? oczywiście i to bardzo konkretne argumenty mamy przemawiające za tym. Że w środę papiercową w taki sposób rozpoczynamy. Każdy obrządek, każde nabożeństwo o czymś mówi. I możemy przyjść z koszyczkiem i mówiąc kolokwialnie z jajeczkiem i przyjść na popiołek, a można przyjść po to, żeby zobaczyć, że przez błogosławienie tych pokarmów, które mamy spożywać w niedzielę wielkanocną, no właśnie chcę, chcę wejść w głębiej w tajemnicę, która, która jest przeżywana przeze mnie. Jest fundamentem mojego życia chrześcijańskiego. Kiedy wsłuchamy się w modlitwy poszczególnych pokarmów, one są nastawione na życie. A to jest w ogóle bardzo bardzo ciekawe, nie? bo tu brat powiedział bardzo dobre słowo, tajemnica. To jest słowo, które generalnie jest kluczem i ono się przewija przez tak naprawdę całą drogę chrześci... w ogóle przez całą religię chrześcijańską, w ogóle przez chrześcijaństwo. Nie? I to jest znowu rzecz, która mnie ciekawi, bo przecież człowiek ze swojej natury lubi tajemnice. My lubimy Bardzo. zagadki. My się wszyscy jaramy oglądaniem seriali kryminalnych, zagadkowych, myśleniem, Oczywiście. kto zabił. Dzisiaj, gdybyśmy ubolewali nad kondycją czytelnictwa, no to akurat kryminały mają się świetnie. Nie? Ludzie, jeżeli czytają, to właśnie kryminały. E, Żulczyk, Bonda to są przecież dzisiaj topowe nazwiska pisarzy. Przecież tam jest tajemnica. Tak. Więc dlaczego ta tajemnica, która przecież jest obecna również w chrześcijaństwie, tak nie jara ludzi? Bo tajemnica chrześcijaństwa jest związana ze światłością. Aha. Jest związana ze światłością. Chrystus z martwych wstały przychodzi ze światłem, przychodzi rozjaśnić wszelkie tajemnice, które no, dla człowieka są, są przykryte. Człowiek, człowiek, który odczytuje misję Pana Jezusa, który podąża za Jezusem, spotyka się z ciemnością ludzkiej natury, z grzechem konsekwencją grzechu pierworodnego. Aha. I i tajemnica, jako postrzegana jako ciemność, jako zagadkowość, zawsze będzie, zawsze będzie pociągała. A kiedy Chrystus przychodzi ze światłością i odkrywa swoją, swoje bóstwo, misję, nam pozostaje zgłębić, uwierzyć, przyjąć. I tajemnica zostaje rozwiana. No tak, tylko że z drugiej strony ta tajemnica i ta światłość wciąż dalej jakby pozostaje w jakimś sensie tajemnicą, bo ona się nie mieści w, jakby w głowie, nie? Podkwimy, tkwimy mm -hmm. w konsekwencjach grzechu pierworodnego, okay. w słabości. To się trochę wiąże też z tym, że. Jak sobie człowiek pomyśli tak na przykład o, o znowu po ludzku i zupełnie prosto i na chłopski rozum, no to to jest tak, nie? jakby my jesteśmy sobie w drodze do nieba i wszyscy do tego nieba chcą. Daj Boże. Daj <laughs> wszyscy do tego nieba chcą pójść, e, przy czym m, patrząc na to, czego jesteśmy świadkami w, w trakcie w ogóle całości świąt wielkanosch, czyli najpierw triduum, i potem dopiero to niebo tak naprawdę, które jest wielkim finałem, e, no to. Takie zdaniem się przypomina, że wszyscy chcą pójść do nieba, a nikt nie chce umierać. Nie? I, yy, I to jest bardzo ciekawe, nie? bo ludzie sobie wyobrażają, to też jest znowu, jak sobie wyobrażamy nie? To, to coś po. Jeżeli w ogóle zakładamy, że istnieje coś po, to najczęściej wszyscy ludzie mówią tak. Lepszy świat po tamtej stronie dołączył do niebieskiej orkiestry i tak dalej i tak dalej. Nie? Yy, jak ktoś słyszy znowu chrześcijańską wizję nieba, taką dogłębną. To też właściwie mógłby sobie pomyśleć, że, że nie bardzo wie, czy chciałby tam pójść i spędzić całą wieczność, siedząc na stopiach, śpiewając radosne Alleluja, nie. Więc ja, ja tylko jakby staram się dociec, czym to chrześcijaństwo dzisiaj ma człowieka, użyję tego słowa, skusić. Wszystkie te obrazy, które pan redaktor przywołał, one są pomocą. One są jakimś zahaczeniem każdego z nas, żebyśmy spróbowali zobaczyć ten lepszy świat w swojej głowie, w swoim sercu, zobaczyć, dlaczego ćwiczę swoją wolę. Wydaje mi się też, że wydaje mi się, jestem przekonany, że wiele tych, tych obrazów, czy też próby nazywania rzeczy po imieniu jest związana z, taką, z takim wykrzywionym obrazem Pana Boga, kim On jest. Jeżeli faktycznie tam jest ta orkiestra, to które gitary używa? No i co ja? Czy jeżeli to jest jeden wielki stół, to czy on siedzi na, na wysokości stołu, czy on potrafi siąść y, koło mnie. Hmm, czyli dalej zagadka. Dalej zagadka. Hmm. Ale to wszystko wiąże się z obrazem Pana Boga, jaki on hmm. jest. Czy jest poczciwym starcem, który siedzi tam na wysokości i, i palcem wskazuje? No, ale jeżeli my jesteśmy na jego obraz i podobieństwo, to czyż nie jest. Y, dał nam swojego inaczej, syna. swoje my nie jesteśmy tacy, jak on? Tak, dał nam, dał nam syna po to, abyśmy odkrywali go. Y, w postawie Jezusa, który idzie na peryferia, które idzie od wioski do wioski, od miasta do miasta. Bóg cały czas przez Jezusa, jako Boga, daje nam się poznać jako Bóg bliski, Bóg dobry. Jesteśmy powołani do życia, więc to pragnienie życia w każdym z nas jest intensywne. Od każdej reguły jest wyjątek. Ale my chcemy żyć, dlatego też ten etap życia, który spędzamy tutaj na Ziemi, jest nam dany po to, aby się cieszyć, aby życie rozwijać i poznawać Pana Boga przez narzędzia, które nam dał. Dał nam Biblię która, lubię to określenie, cytując z mądrych, nie jest martwą literą, nie jest nie. książką, jest miejscem. Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że to jest taka księga, czy też książka, jakby w stosunku co do której cała reszta książek to już są tylko przypisy. Nie? <ścoughs> to jest bardzo no benowne. Tak, Benedykt XVI mówi: Nie jesteśmy religią księgi, ale słowa. I to słowo, które Pan Bóg nam zostawił, w którym odkrywamy go, zachwycamy się nim, ma nas prowadzić no właśnie do, do pełni życia. Do tego, żebym, chcąc żyć, rozwijać się tutaj na Ziemi, też miał nadzieję, że śmierć będzie lepszym życiem. O czym nam mówi nie jedna modlitwa eucharystyczna w Bramon czasie pogrzebowej. Tak. Mhm. Zachaczyliśmy tutaj o, o, o motyw, no właśnie Syna, Bożego. To jest jakby gdzieś od razu moje pytanie, które się zrodziło, bo znowu kolejna ciekawa obserwacja, że jest cała masa ludzi, y, którzy uważają się za chrześcijan, czy też mówią o sobie perchrześcijanie, albo też mówią, że wierzą w Boga, e, ale w ogóle mam takie wrażenie niejasne, że jakby w Chrystusie tego Boga nie widzą, nie? To znaczy, myślą sobie, no był taki człowiek, nie? On zszedł na ziemię, powiedział nam, pokazał, jak mamy żyć, nie? Tam poniósł śmierć na krzyżu i w zasadzie to bardziej jako taki buntownik anarchista, niż że rzeczywiście, no tak, no ja mów, tak, przepraszam, tak, jeśli... Tak, tak. Pan Bóg wybaczy, nie? Ale no to jakby wydaje mi się, że tak mnóstwo ludzi po prostu postrzega tę sprawę. Nie? Pan Bóg wybaczy, bo my cały czas e, szukamy odpowiedzi. E, kim on jest? Śmieję się dlatego, że ja przez tę rzeczywistość, którą pan redaktor wspomniał, e, o mały włos, e, nie przystąpiłem do sakramentu bierzmowania. Bo z moim opiekunem w czasie egzaminu e, nieszczęsnego... Że brat prawie nie przystąpił. Tak, bo zostało mi zadane pytanie, kim jest Jezus. Mhm. No i z pełną powagą i, i pewnością mówię, że jest synem Bożym. I mój egzaminator załapał i mówi: Dobrze, zgadzam się. Czy jest Bogiem? No jak jest Bogiem? Jak jest jego synem? Odesłał mnie. Odesłał mnie. Zgłębiłem temat, poczytałem. Wtedy to było wszystko na poziomie wiedzy. Zgłębiłem temat i uwierzyłem po jakimś czasie. Nie chcę powiedzieć, że przystępując do egzaminu, do bierzmowania, przystąpiłem z pełnią wiary, ale sam się na tym złapałem. Czyli przez wiedzę brat dotarł do wiary. Tak. To jest bardzo ciekawe. Bo ale skoro... to, jest, to jest Jan Paweł mm -hmm. II. Do, dwa skrzydła. Tak, ja wiem, no. oczywiście, Fidesz et Ratio, ale tak. przypomniałem się zdanie. Zakonnika, z którym podobno Franciszkanie jakby z tym zakonem konkurujecie, macie tam z Dominikanami jakoś tam nie, nie po drodze takich zgromadzeń. My różne. się nie. bardzo lubimy, Franciszek się spotkał z Dominikiem. Okej, okay, dobra. Tak. W każdym tak. razie przypomniało mi się zdanie ojca Jana Góry generalnie, yy, na pytanie dziennikarza. Yy, czy jakoś tak to było? Czy ojciec wie, że Bóg istnieje? Odpowiedział: oh, wow. Tak, on odpowiedział, że gdybym wiedział, to po co byłaby cała moja wiara? Nie? To jest generalnie dość. Ja przez pełne 9 lat i dalej prowadząc rekolekcje wielkopostne, szczególnie z akcentem młodzieżowym, spotkałem się raz z pytaniem młodego człowieka, czy był taki czas, taki moment w życiu brata, że brat nie wierzył. Nie wystraszyłem się tego pytania, mm -hmm. tylko po chwili zastanowienia mówię, wiesz, chyba nie było takiego momentu, żebym ja nie wierzył. Zawdzięczam to swoim rodzicom, środowisku, w którym się rozwijałem, ale było dużo takich dni, kiedy ja się zastanawiałem, w kogo, w kogo mm -hmm. ja wierzę. Jak ma na imię, jak wygląda, jaki ma kolor włosów, jaką ma barwę głosu i tak dalej. Więc jakby to pytanie kim jest pan Bóg, Powinno nas nieustannie prowokować. Wiedza, którą nam zostawia Biblia, którą nam zostawia tradycja Kościoła, jest szalenie ważna, od której wychodzimy, ale tak naprawdę chodzi o serce. I wielki post, tak go odczytuję, co u początku proroki Joel nam podpowiada, jest czasem rozdzierania serca. My często mówimy, otwórzmy nasze serca dla Pana Boga. Jakie to jest delikatne. Dobra, nie? zróbmy tu kropkę, bo to znowu będzie pytanie, które zapewne postawi ktoś mocno wątpiący albo. Na przykład ktoś niewierzący, ale tęskniący za wiarą, takich okay. jest cała masa ludzi. Co to znaczy serce? Nie? Bo my bardzo często słyszymy o tym, że to wszystko powinno wypływać mm. z serca, mm. o tym, że on zna nasze serca. Co to znaczy? No przecież nie jest kardiologiem, nie? Tak. Szczególnie w Wielkim Poście dużo jest takich tekstów biblijnych, starotestamentalnych, które mówią o. Nerkach, no właśnie. o sercu. Co już w ogóle jest naprawdę... Nie, ale to, to pokazuje, Biblia jest przepiękna w szczegółach. To pokazuje, że chodzi o, o te najgłębsze narządy, o to często słyszymy jestestwo, mhm. czyli źródło. No tak, do a to dlaczego bóg... nie mózg w takim razie? E, Okej, okay. w Biblii też słyszymy o tym, że serce jest, tak odczytujemy, głównym narządem słuchu. A, główny okay. narząd w słuchu. My serce pojmujemy yy, na początku. Nie? Później jako nie, Ja, mięsień, rozum, ja mięsień, to, ja, ja to rozumiem jako emocje. Nie? Tak. Że jakby to jest ta odwieczna jest źródłem, konflikt tak. między jakby rozumem a sercem, czyli między tym z, tak, podejściem zdroworozsądkowym tak. a emocjonalnym. I nie, nie chcę tego w żaden sposób spłycić do tylko obrazu, bo jako hmm. ludzie potrzebujemy obrazu, symboli do tego, żeby zrozumieć. Trochę Platon zrozumieć. kontra Arystoteles. Tak, <laughs> ale mnie, mnie przekonuje właśnie ten obraz Głównego narządu słuchu, serce. Pan Jezus mówi do faryzeuszy, nie rozumiecie co do was mówię przez zatwardziałość waszego serca. A, A. zatwardziałość w Piśmie Świętym to jest sklerokardia, to jest skleroza serca. To serce, które zapomniało, to serce, które e, no, nie pamięta. Zagłuszone przez te ciernie. Tak, tak. tak. Mhm. Nie pamięta pierwszej miłości, miłości Pana Boga i tak dalej, i tak Czyli dalej. Czyli chrześcijaństwo nie? w tym założeniu tak naprawdę mówi o, tu znowu, żeby był dobrze zrozumiały, o powrocie do natury, to znaczy do macierzy, jakby w tym sensie, do, tego, do tej pierwotności, nie? do tego, nie, nie tyle, inst, znaczy, no tak, no, do, do natury. Do... Przez słuchanie mhm. słowa, mhm. przez mhm. słuchanie słowa. Jesteśmy powołani do tego, aby powrócić do Boga. Mhm tak, tu znowu przypomniało mi się to piękne zdanie, z którym też trzeba ostrożnie postępować, ale, ale jednak powiem, czyli Bóg objawia się w naturze, ono jest, ono jest bardzo ładne, tylko to jakby nie w tym pogańskim sensie, tylko jakby rzeczywiście no, w, tym, w tym chrześcijańskim pojęciu, zresztą akurat święty Franciszek dość, <laughs> dość, dobrze to, tak. dość dobrze to pokazał. Nie? Dobrze to pokazał, natura pomaga nam. Mhm. pomaga nam pewne rzeczy przyjąć, zrozumieć. No tak, stąd też przecież cała symbolika Wielkanocy no bo i by, no przecież tak. baranek Biblia musi się Posługiwać takimi obrazami, żeby trafić do każdego, bo przecież nie tylko intelektualiści biegli tak. w ogóle w filozoficznej myśli z tym słowem mają do czynienia, ale przede wszystkim przecież prostaczkowie. Jakżeż do tych prostaczków inaczej ale, przemawiać. Nie? Tak. Wywołał pan redaktor do tablicy Świętego Franciszka. Tak. Który z jednej strony jest. Trudno było go nie wywołać, bo na... ze biuszu, także gość Najczęściej... francuskiego centrum medialnego jednak. <laughs> Najczęściej Święty Franciszek jest faktycznie rozpoznawany. Przez przyrodę, naturę, mhm. e, mówiąc wulgarnie ptaszki, wilki, i tak dalej, tak Przyjaciel hipisów wszystkich. Tak. Hipisów. Ten rok 25 dla nas całego zakonu, braci jest, jest wyjątkowy, bo obchodzimy rocznicę jubileusz 800 lat stygmatów świętego Franciszka. Czyli tak. ten, e, to wydarzenie. Mm, zjednoczenia się z męką, śmiercią Pana Jezusa. Spróbujmy połączyć To jest bardzo Franciszka. ciekawe, bo wiele osób, które postrzegają i mówię to jakby z pełną odpowiedzialnością, bo to jest rzeczywiście święty, taki ulubiony święty, nie tylko tak. chrześcijan, tylko w ogóle popularny, tak. nie? Taki medialny i bardzo wiele osób zapomina o tym, że to jest szczególnie naznaczona postać, wybrany tak, po prostu, tak. naznaczony stygmatami. Podobnie zresztą jak ojciec Pio, który też jest wśród tych bardzo popularnych, Innych świętych, nie? Franciszkańskich. Franciszek, zanim otrzymał stygmaty na górze Alverni, kapitalnie nam się to łączy z tematem Wielkiego Postu też, on miał dwie prośby do pana Boga. Pierwsza to, żeby mógł odczuć to, co odczuwał umierając na krzyżu, ale dwa, to chyba najważniejsza prośba, żeby otrzymał taką siłę i moc, błogosławieństwo, żeby nie złorzeczył panu Bogu. Przez cierpienia, których A. może doświadczać. Mhm. Święty Franciszek, ktoś powie, no jest przykładem umartwienia, katowania swojego ciała, spał z kamieniem pod głową. Nie, i tak ale dalej. to właśnie dla mnie, jeżeli się obejrzy filmy o Świętym Franciszku, uważam, że dwa są świetne: ten z Miki, Miki Rurkę, który tam gra, i ten Brat Słońca, Siostra Księżyca. Tak, to, tak. są, to są dwa filmy, które dość dobrze oddają istotę sprawy i fajnie dotykają tego sedna. Notabene, jeśli ktoś zna Miki, Miki Rurkę, aktora z innych ról, to polecam tę rolę, bo to naprawdę jest zupełnie inny Miki Rurkę, wciąż świetny aktor generalnie w tej roli. Chodzi mi o to, że to pokazuje to, od czego zaczęliśmy rozmowę. Można znaleźć radość w cierpieniu, nie? Bo o to chodzi też w Wielkim Poście, no to święty Franciszek nie ma bardziej dobitnego przykładu. Nie ma dobitnego przykładu, mhm. ale Franciszek przed siostra śmiercią... Moja bieda, no, przecież to jest genialna scena, jak oni idą yy, w deszczu, tak. <laughs> brudni, zimno im, głodni i śpiewają moja siostra bieda. To jest no, nie, nieprawdopodobne. No. Nie chciałbym się znaleźć w takiej sytuacji. No pro, właśnie o tym mówię cały czas, że tak po ludzku dla zwykłego człowieka potrzeba do tego jest Ale jakiejś takiej wewnętrznej siły, Tym, nie? tym zwieńczeniem y, powinno być też to, że chcemy to usłyszeć, że Franciszek przed śmiercią swoje ciało przepraszał za to, że je tak skatował. Hmm. On nie przepraszał i nie polecał braciom, żeby go naśladowali w tym. Ciekawe, hmm. nie? bo przecież ciało jest świątynią. Tak. Jak pisze e, z... święty Paweł, jeśli e, dobrze pamiętam. No, my chcemy dbać o zdrowie. Mm -hmm. e, owszem, dzisiaj jest. Jakby kolejny temat się otwiera może niepotrzebnie, ale jest dużo skrajności tej dbałości o, o ciało, które wpada mocno w egoizm. Ale Franciszek, który może dla wielu być takim. Przykładem cierpiętnictwa, On często może tego nie widzimy, nie słyszeliśmy, zapominamy o tym, że on swoje ciało przeprosił. Jakby cały czas kręcimy się wokół złotego środka, nie? Ta. Myślę, że jakby nie można przesadzić w żadną stronę. Tu dobrze brat powiedział o tym zdrowiu, że dzisiaj jakby dobrze jest prosić o zdrowie, ale jakby żeby nie czynić też z niego powiedzmy sobie no bożka, nie, idola. Proszę żeby... zobaczyć, jak, jak my lubimy skrajności jako ludzie. Hmm. Jak hmm. my lubimy skrajności, jak już coś robić, to na całość, nie? Tak, to dotyczy wszystkiego, również przygotowania do śmierci wielkanocnych. Znowu ustawiam, że musi być przede wszystkim czysto, tak jakby właśnie miał przyjść sanepit, a nie zmartwychwstały Chrystus. Tak, e, tak. Z drugiej strony, no jak już przyjmować e, zmartwychwstałego Chrystusa, zwycięzcę śmierci i szatana, no to może wypadałoby jednak w czystym domu, prawda? To I ja tak mam dalej, ucieszyć tak się ze spotkania ze zmartwychwstałym przy grobie, a nie zmartwychwstały wychodząc z grobu mówi o, fajnie, że się przygotowałeś. To ja mam się ucieszyć Aha. przez przygotowanie wielkopostne. Tak. I to Czyli jest. On to zrobił dla mnie. Gdyby nie zmartwychwstanie, daremna jest nasza wiara. Notabene, Biblia. jak sobie przypomnimy, yy, yy, a, a kto nie pamięta, bo nigdy nie miał do czynienia, to zachęcam. Yy, yy, ten fragment Ewangelii, który już jest po zmartwychwstaniu, że on, on przychodzi mimo drzwi zamkniętych. Tak. Czyli właśnie po to, żeby może zaskoczyć, tak. nakryć. <laughs> tak, żeby oni się właśnie nie spodziewali, że. Może, on przyjdzie. Może, nie? może tajemnica naszego życia polega na tym, że my mamy być. Cały czas przygotowani. Mm -hmm. I to, A to się to... pojawia bardzo wiele razy Och, przecież bardzo, w kontekście Ewangelii. Bardzo. Ciągle, nie czuwajcie, tak, czuwajcie. Stąd tak. zresztą przecież w drodze chrześcijańskiej mnóstwo czuwań, przecież spotkań, czy jakby ciągle, to, to jakby droga jest tam symbolem. Droga też jest, w ogóle życie jest tak naprawdę czekanie. Tutaj, od to tego tak... w ogóle mieliśmy wyjść, bo tak jak się przygotowywałem do tej rozmowy, myślałem jeszcze o adwencie i o pewnej analogii, nie? bo jest to jakaś analogia. Adwent jest ewidentnie czekaniem. Na coś też tak naprawdę nie, nie do końca wiemy co, bo tam już zaczyna się to od jakiejś tajemnicy, to znaczy narodzi się Pan Bóg, ale przecież On jest. To jak to On się narodzi, no nie? I, no, pan redaktor mi to wyciągnął teraz z głowy, z ust. Dokładnie to, dokładnie to samo chciałem powiedzieć, że tak jak adwent często y, akcentujemy, że jest całym naszym życiem. Tak Wielki Post, dokładnie, dokładnie ta, sama, ta sama postawa powinna nam towarzyszyć. My potrzebujemy tych, tych akcentów, nie tyle pamiątki, ale, ale urzeczywistniania tych wydarzeń. Urzeczywistniania, że no. Bóg rodzi się, że Bóg z martwych wstaje, że Bóg jest. To jest, rzekłbym, prawie że puenta. Tak przy okazji, jak tak brata słuchałem i w ogóle w, w trakcie całej tej rozmowy, bo ciągle mi się kołaczą w głowie ludzie wątpiący, tęskniącym, bądź też nie za Panem Bogiem i bracia ateusze, jak to ładnie ktoś kiedyś powiedział. Bardzo mnie to zastanawia, że często jakby zarzuca się na przykład myśli chrześcijańskiej, czy w ogóle ludziom wierzącym w jakiś byt Pozaziemski, że tam się wiele rzeczy wyklucza i wzajemnie w ogóle ze sobą nie zgadza, że jak tu Bóg miłosierny, a tu potopy zsyła, i tak dalej. I wszystko się tak próbuje tłumaczyć nauką, która no z ubolewaniem stwierdzam, być może moja głowa jest na to za mało, ale jak się człowiek zagłębi, na przykład wprawdziła, ma matematyczne, to tam też tak <grytanie> dobra sprawę sporo rzeczy. No, może się wydawać na początek niejasnych, począwszy na przykład od punktu, który wydaje nam się skończony, a przecież z jakich, w jakimś sensie jest nieskończony, I tak, dalej, i tak dalej, moglibyśmy mnożyć fizyka, czy na przykład rzeczy, które istnieją w kosmosie, czy w mikrokosmosie, których też przecież nie widzimy, a jednak wierzymy, że tam tak. istnieją. To tak temat na zupełnie inną dyskusję. Na koniec jeszcze chciałem brata zapytać, jak tak naprawdę my, chrześcijanie, ale nie tylko powinniśmy przeżyć Wielkanoc. Co to znaczy dobrze przeżyć Wielkanoc? Teraz w tych ostatnich dniach, kiedy kończyłem rekolekcje wielkopostne, składając życzenia wszystkim uczestnikom w różnych parafiach, mówiłem, że niedziela wielkanocna jest kropką nad i. Przeżywanie rozpocząć powinniśmy czy Bardziej skupić się A nie triduum. Wielki Piątek? Tak, od Triduum Paschalnego, czyli od, od mszy wieczerzy pańskiej. Kiedy rozpoczniemy świętowanie wieczerzą pańską przez misterium męki pańskiej, przez matkę wszystkich liturgii, Wigilię Paschalną, to wtedy nasze życie nabiera tempa. Nie możemy skupiać Wielkanocy tylko i wyłącznie do, do poranka wielkanocnego. My chcemy przeżyć tę drogę formacji na wzór Izraelitów, którzy wychodzą z Egiptu z niewoli do wolności. My chcemy przeżyć ten czas jako paschę, drogę jednokierunkową. Rozszerzyć mhm. chcemy świętowanie. Ale no właśnie, bo tu chciałem bratu przerwać na momencik, bo yy, z jednej strony nie możemy albo nie powinniśmy sprowadzać do radości, a z drugiej strony mam jakieś takie niejasne wrażenie, że no właśnie my nie sprowadzamy do radości, że cała masa ludzi wierzących chrześcijan w ogóle jakby tej radości nie dostrzega. Jeżeli już mówimy o kropce nad i, to wydaje mi się, że cała jakby większość chrześcijan jednak skupiona jest na tym krzyżu, który jest przecież w centrum chrześcijaństwa, tak naprawdę. I ja znowu nie chcę tutaj powiedzieć czegoś, co mogłoby być może źle odczytane przez najwyższego, ale mm. a czy to nie jest trochę tak, że ten krzyż, Znaczy, bo on z jednej strony jakby powinien być w centrum, to jest jasne, ale czy on nie przesłania trochę ale pusty. tej? Ale pusty krzyż. No właśnie, no właśnie. Ale pusty krzyż. E... A. Nie możemy, nie możemy bać się. Chrystusa ukrzyżowanego centrum... okay. tego, co, co widzimy z poniewieranego Mesjasza, bo Stary Testament nam mówi, że pomimo sponiewierania pobitego, którego tak odczytujemy w wielkim poście, On dalej pozostaje najpiękniejszy spośród synów ludzkich. Drzewo krzyża to nie drewno, to, to, to żyjące drzewo, na którym zawisł Zbawiciel świata, ale otwiera oczy i bije serce. I nasze życie franciszkańskie, pięknie to pokazuje, w ikonie krzyża San Damiano, gdzie na, na krzyżu Chrystus jest królujący z otwartymi oczyma. Więc my mamy skupić się na, na otwartych oczach Jezusa, na bijącym sercu, bo my opieramy swoje życie na zmartwychwstaniu, nie na krzyżu. Krzyż jest szalenie ważny. My często zbliżamy się do Krzyża. My często mamy obraz Jana Pawła II, który przytula Krzyż. Chcemy przeżyć swoje cierpienia w bliskości z Chrystusem, ale cały czas z tym akcentem, że, że to jest etap przejściowy. No właśnie. Że to bo, jest etap przejściowy. Bo przecież potem napisane jest, że zmartwychwstaniemy tak jak on, skoro on zmartwychwstał jako pierwszy spośród umarłych. Czy ja sobie wyobrażał kiedyś, jak to będzie wyglądało? To są tylko moje mrzonki w głowie. Mhm. No tak po ludzku, nie? Bo ja na przykład sobie... Wiele razy, wiele hmm. razy, oczywiście, że tak. Wiele razy sobie Że to co? Wyobrażam... Że po prostu, no bo my nie wiemy w ogóle kiedy, prawda? No okay, wiemy. zemrzemy, pochowają nas i jeśli wierzymy, no to wierzymy, że zmartwychwstaniemy. Może się okazać, że... Czyli, ale jak? Może się okazać, że, że to Chrystus przyjdzie... Jeszcze wtedy, kiedy będziemy żyli. No. Nie doczekamy śmierci. Bo to, Apokalipsa... w ogóle to, to ci to w ogóle są w super, super sytuacji, prawda? Kapitał <noise> mówi jasno, że. że Wiele im zostanie Cik... oszczędzone. Tak, mm -hmm. tak, więc... Możemy sobie wyobrażać. No, dla, mnie, dla mnie takim pięknym obrazem, od którego często wychodzę i próbuję snuć swoje scenariusze, no zawsze będzie Biblia. I te obrazy apokaliptyczne, one, one są e, ujmujące, są często dramatyczne, e, ale pokazujące też wszechmoc Pana Boga. E, coś, co jeszcze mi do głowy przyszło, pozwolę sobie wrócić w kontekście właśnie. E, przeżywania. Przeżywania mhm. i radości Wielkiej Nocy. Proszę zobaczyć, że. Wspominam teraz moich rodziców, którzy mówili, że procesja rezurekcyjna poranna wiązała się po pierwsze z wczesnym wstawaniem, po tak. drugie z wystrzałami armat. Że musiało być głośno, gwarno. No tak, no wtedy... Nikt z nas nie widział zmartwychwstania. Ja porów... Chcę zro zrobić pewne porównanie. Kiedy Chrystus umierał na krzyżu, wszyscy to widzieliśmy. Widzieliśmy cierpienie Chrystusa. Myśmy spoglądali... Natomiast moment zmartwychwstania dokonał się bez świadków. tajemnicy mm -hmm. poza to było... żołnierzami w ciszy. Mm -hmm. e... Pilnowali. No. Tak. Ale oni tam I... po chyba zostali i pociekali. Ja to też wiążę z tajemnicą Bożego Narodzenia, kiedy no, Chrystus rodzi się pod osłoną nocy, w cichości. Pewnie w gwarze. E... Wszystkich naokoło, ale jednak nie? ta tajemnica tu też jest bardzo ciekawa. Analogia, maleńkości, maleńkości. maleńkości i też niewygodnego przecież żłóbka drewnianego. Tak naprawdę od razu cierpienia na dzień dobry, nie? Tak. więc to jest też pewna analogia, którą też wydaje mi się niewielu postrzega, bo my widzimy więc sielankowy żłóbek Bożego Narodzenia Aha, tak. i chuchające wołki, osiołki i w ogóle pastuszkowie, a tak naprawdę, jakbyśmy sobie o tym pomyśleli, tak jakby, jak to było naprawdę, to. No, nie wiem, czy ktoś z współcześnie żyjących zdecydowałby się oczywiście. na taką akcję. I, i podobnie jest z, z, ze świętami Wielkiej Nocy. A to jest, to jest z jednej strony wszechmoc, a z drugiej strony pokora Pana Boga. Mhm. Nie? Że, y, potęga z martwych wstania, wszechmoc, wielkość Pana Boga. Obiecywał, no obiecywał. Okay, ale a zrobił to w pokorze. No właśnie, a mógłby zrobić przecież, prawda? Z fajerwerkiem i w ogóle, że ha, patrzcie, o to jestem, nie? Myślę, że niebawem internet będzie huczał od właśnie takich obrazów mhm. naszych braci i sióstr, szczególnie z terenów, z kolejnych kontynentów, myślę o Brazylii, mhm. może, może nawet Portugalia, mhm. gdzie to jest bardzo spektakularne. W cudzysłowie, wybuchające ołtarze i figura pana tak, Jezusa wypływająca. Bo to wynika z temperamentu poszczególnych narodów. Temperament, każdy inaczej, Każdy ma tradycje, potrzebuje nie? jakiś hmm. obraz, oczywiście, że tak. Przecież Więc... w Afryce generalnie no, obrazy czy ikonografia jakby przedstawia Chrystusa do, jakby jako czarnoskórego tak. przecież, no bo jak inaczej przemówić? Potrzebujemy no. tych obrazów hmm. jak najbardziej. Wracając, Pan Bóg mógłby to zrobić w ten sposób, taki wybuchowy. Mógłby. Hmm. Z drugiej strony pytanie. A nie zrobił? No właśnie zrobił. nie? Zrobił, to znaczy. Zrobił. Yy, no, mamy opis trzęsienia ziemi, tak. kamienia tak. ogromnego, który sam się odsunął. Żołnierzy, którzy pouciekali, o ile w ogóle przeżyli, to nie wiem, czy. <grym> ja sobie pozwolę jeszcze na koniec może jeszcze taki obraz. Pasja Mela Gibsona, no, pokazuje też. Nie wiem, czy, czy to jest dobre słowo, przeżywania przez mhm. Pana Boga momentu, momentu śmierci Chrystusa. Pamiętamy tę scenę, kiedy Chrystus został ukrzyżowany i, i niejako z nieba urywa się kropla. Tak. I ona, I ona leci w dół i rozpoczyna się wszystko. Gdybym miał sobie myśleć, mhm. wyobrażać, pisać scenariusz, no to jest łza Boża. Mhm. Tylko pytanie, czy Pan Bóg takie emocje przeżywa? Jeśli jesteśmy stworzeni na jego obraz i podobieństwo, no to chyba z wszystkim, z emocjami włącznie, nie? czy nie? I ciemnymi, jasnymi. Wszak, chyba nie bez przyczyny, e, kreśli ten wizerunek ojca, rodzica, nie? To, tak. jest, e, to jest, wydaje mi się, m, chyba nie ma w żadnej innej religii tak nakreślonego bóstwa, które jest tak blisko naszych e, właśnie emocji, nie? Jakby jest takie tak. ludzkie, nie? No tak. bo... Ja nie przypominam sobie, że Buddha czy też Wisznu, czyby no. No, można by się dopatrywać jakby są tam pewne ojcowskie zachowania, tylko różnica jest taka, że tam są ojcowie tacy po prostu ojcowie hmm, ojcowie policjanci. Nie? Tak, ojcowie surowi, a tu jest rzeczywiście ojciec, tak bóg ojciec, bukmatka. Miłosierny, nie? Przede wszystkim. Pięknie porozmawialiśmy, zrobiła nam się już pora Taka zmierzająca ku kończeniu. Jeszcze, brata, chciałem zapytać o życzenia: czego sobie brat życzy i czego życzy braciom i siostrom. Takiego świadomego przeżywania tych, tych najważniejszych wydarzeń zbawczych, które trzeci raz podkreślę, są fundamentem naszego życia chrześcijańskiego, takiego świadomego i takiego mocnego zaangażowania właśnie w liturgię, pełną liturgię, od mszy wieczerzy pańskiej, bo to liturgia nas wychowuje w tych dniach, liturgia nas prowadzi do, przez tajemnicę tych wydarzeń. Liturgia nas prowadzi do światła, do, do nocy paschalnej, kiedy Chrystus ma zajaśnieć mhm. pośród nas. I Przede wszystkim świadomego, bo wszystko to, co nam pokazuje fajne przeżywanie świąt, to będzie. To będzie. Natomiast no, ja Wiadomo. jestem zobowiązany o, o troskę o samego siebie i, i nikt za mnie świadomie tego nie przeżyje, nikt za mnie nie skorzysta z sakramentów, a to jest chyba sedno. A jakby ktoś akurat daleki był od przeżywania liturgii, bo i tacy zakładam też i nas słuchają, oglądają, to może tak między jajeczkiem, mazurkiem, a sikawką w śmiechu z dingus, tak by zerknąć na przykład do Biblii i sobie przeczytać, co nie zaszkodzi. Traktować to po prostu a. jako naprawdę. Bardzo ciekawą lekturę, inspirującą i pozwalającą być może zajrzeć w głąb siebie, a może i pasja Mela Gibsona dlaczego nie to świetny film. Jedno z moich życzeń dla uczestników rekolekcji było wykonać gest przyciągania hmm. czyli zobaczyć, gdzie jest Biblia w moim domu i w i pierwszy ruch przyciągnięcia. Pięknie dziękuję. Uchujesz. Brat Eusebiusz Skorupa, szef franciszkańskiego centrum medialnego w Katedrze w Panewnikach. Wszystkiego dobrego, bracie. Błogosławieństwa, wiary, nadziei i miłości nieustająco. Państwu pięknie dziękuję za uwagę. Również wszystkiego dobrego. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Serdecznie pozdrawiam. Niech Bóg obdarzy was spokojem.